niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie zapraszam na mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie i uwielbienie. Będziemy razem w chlewie w pierwszy piątek maja o godzinie 18. Jeżeli masz taką sytuację, w której widzisz, że potrzebujesz szczególnej modlitwy, kiedy chcesz Panu Bogu powierzyć jakieś sprawy, które są związane z Twoim zdrowiem, z relacjami, z małżeństwem, z Twoją rodziną, z relacjami z dziećmi, to zapraszam Cię bardzo serdecznie, abyś przyszedł z tym do Pana Jezusa. Będziemy się szczególnie modlić, aby Bóg dotknął tej Twojej konkretnej sprawy. Czasem to są rzeczy, wobec których jesteśmy zupełnie bezradni. Nie możemy nic zrobić. Czasem podejmujemy jakieś kroki i potrzebujemy wsparcia duchowego, aby Bóg nas dotykał. No to będziemy prosić. Moje doświadczenie jest też takie, że gdy prosimy, Pan przychodzi. Dlatego z wielką nadzieją, z wielką ufnością zapraszam Cię. Przyjdź do kościoła na modlitwę. Przyjdź na mszę świętą, jeśli możesz, wyspowiadaj się wcześniej. Przygotuj swoje serce na spotkanie z Bogiem, a Pan działa z wielką mocą. Nie boję się, idę po Twych śladach. Widzę Twoją twarz, kiedy upadam. Znowu podnosisz mnie. Twój duch, jak poranny świt, i znów pragnę żyć na nowo. Czekasz, kiedy zbudzę się, słyszę, jak mówisz do mnie. Jestem z Tobą, bo Ty, jak poranny świt, dodajesz mi sił i znów pragnę żyć na nowo. Czekasz, kiedy zbudzę się, słyszę, jak mówisz do mnie, jestem z Tobą. Wiem, życie dałeś za mnie, pokonałeś wszystko, co przygniata z nieba. W takim razie ktoś powie, to po co ta? Po co to ogłoszenie, że dzisiaj jest msza z modlitwą o uzdrowienie? Dlatego, że my dzisiaj przychodzimy inni do kościoła. Pan Jezus jest ten sam. Ogarnij mnie płomieniu, ogarnij mnie strumieniu. Jesteś wichrem Boga, który ożywia mnie. Masz moc dać nowe życie, napełniasz mnie obficie. Kiedy Ty przychodzisz, wszystko proste jest. Wypełnij mnie po brzegi. Chcę być Tobie posłuszny, zaprowadź moją duszę. Tam, gdzie źródło jest, obmywaj moje serce. Powiew życia, który podnosi mnie.